Pan operator właśnie powiedział mi, że mamy dzisiaj stylistkę na luzaka. I mamy oczywiście, bo stylistka będzie dzisiaj opowiadać, jak dobrze wyglądać w domu, czyli właśnie tam, gdzie mamy czuć się luźno. Zapraszam. Dostaję bardzo często od Was pytania, jak dobrze wyglądać w domu. I pytają mnie dwie grupy osób. Po pierwsze, te osoby, które po prostu spędzają czas w domu na zasadzie po pracy, czyli jak swój wolny czas spędzają w domu, ale też dostaję pytania od kobiet, które są na przykład pełnoetatowymi mamami i cały czas spędzają w domu. No i te osoby, które może nie są mamami, ale spędzają cały czas w domu, ponieważ mają taką pracę, która wychodzi właśnie z domu. No i tak naprawdę, kiedyś ten temat byłby dla mnie również bardzo interesujący, bo ja miałam często też z tym taki dylemat. Czy inne kobiety, jak przychodzą do domu, to się też przebierają? Czy wszyscy chodzą ubrani w tak ładnie jak w amerykańskich filmach? Czy może wszyscy chodzą po prostu w stylizacji, przepraszam, na dziada? Od kiedy zostałam stylistką i biorę udział w Waszych szafach, to znaczy przeglądam je, to już wiem, jak to jest. I muszę stwierdzić, że niestety wiele kobiet w domu nie wygląda wcale atrakcyjnie, dlatego stwierdziłam, że to wideo może być bardzo przydatne. Nie podam tutaj konkretnych stylizacji, które masz nosić w domu, ponieważ to zależy od wielu rzeczy, ale chciałabym zarazić Cię pomysłem, żeby zacząć zastanawiać się, jak Ty w tym domu wyglądasz. Ponieważ dla mnie wygląd domu ma wiele aspektów. I po pierwsze, chciałabym powiedzieć, że to, jak wyglądamy w domu, ma być dokładnie tak samo atrakcyjne we wrażeniu takim naszego samopoczucia, naszej atrakcyjności, jak wtedy, gdy wychodzimy do ludzi. I oczywiście niekoniecznie to muszą być te same ubrania. Oczywiście mogą, ale niekoniecznie muszą, bo oczywiście jeżeli do ludzi wychodzisz w garniturze i na szpilkach, no to w domu tak się raczej nie chodzi. Natomiast jeżeli do ludzi wychodzisz tak jak ja dzisiaj jestem i to do ludzi oznacza, że idziesz spotkać się z koleżanką na kawę, a może pracujesz w takiej firmie, gdzie potargane dżinsy i luźny taki sweterek, taka bluza dzianinowa będą zupełnie ok, to możesz przecież wyglądać tak cały czas. I dlatego właśnie chciałabym rozgraniczyć ten wygląd po domu dla tych osób, które wychodzą głównie do pracy w jakiegoś rodzaju uniformie, czyli w czymś, czego normalnie by nie ubrali. I nie chodzi mi o uniform firmowy, na zasadzie taki, że jak pracujesz w jakiejś firmie, to masz koszulkę z logo, tylko chodzi mi o uniform na zasadzie właśnie, że ubierasz się jakoś specjalnie. Masz jakiegoś rodzaju dress code, który na co dzień nie byłby Twoim pierwszym wyborem. Nie wiem, jaki to może być. To oczywiście może być coś takiego, że ubierasz się na roboczo, ponieważ może być tak, że pracujesz gdzieś, gdzie jest jakiegoś rodzaju brud i musisz się ubrać po prostu w rzeczy takie, które można zniszczyć. No więc domyślam się, że w domu będziesz chciała wyglądać lepiej. Natomiast jeżeli wychodzisz właśnie w tym garniturze do pracy, to będziesz chciała przebrać się, ponieważ no garnitur nie jest najwygodniejszym ubraniem do smażenia kotletów czy czytania książki na kanapie. Dlatego też właśnie chciałam to rozgraniczyć. Wtedy, kiedy do ludzi, do pracy wychodzisz w uniformie, Twoim uniformie, a wtedy, kiedy dom jest całym Twoim światem, to znaczy nie musisz się ubierać inaczej do domu. I zacznę sobie właśnie od tych pań, które wychodzą jakby w tym uniformie. Więc jeżeli tak jest w Twoim przypadku, to pamiętaj, że przychodząc do domu, przebierając się, masz przebrać się w rzeczy wygodniejsze, ale nie brzydsze. To znaczy, zabraniam Ci, i ja będę to podkreślała po prostu 50 razy, zabraniam Ci chodzenia w brzydkich rzeczach w domu. I nie chodzi mi o brzydkich w sensie takim, że komuś się nie podoba różowy dres i uważasz, że jest brzydki, tylko chodzi mi o brzydkich na zasadzie zniszczonych. Bo niestety plagą, ale to plagą szaf kobiet, zresztą mężczyzn też, ale głównie moimi odbiorczyniami są kobiety, są właśnie zniszczone ubrania. Połóż sobie tak rękę na sercu i powiedz, że nigdy nie chodziłaś, nie donaszałaś rzeczy po domu, to znaczy starego dresu albo t-shirta, który miał dziurkę po praniu, albo może troszeczkę zmechaconego sweterka i to się donosi po domu, żeby co? Żeby nie było szkoda wyrzucić. I teraz wyobrażam sobie, że dom to jest taka przestrzeń, gdzie spędzamy dużo czasu, w którym są nasi najbliżsi. A nawet jeżeli mieszkamy same, to my same dla siebie jesteśmy ważne i powinnyśmy czuć się ze sobą atrakcyjnie, a nie chodzić w starych łachmanach.
I jeżeli zniszczy Ci się bluzka, bo pochlapiesz ją, nie wiem, winem albo szminką się umarzesz, to i nie da się tego sprać, to po prostu wyrzuć to ubranie. Ja rozumiem, że jest wielka pokusa, bo to ubranie jest prawie nowe albo, nie wiem, dużo kosztowało, ale nie chcesz chodzić w rzeczach, które będą sprawiały, że będziesz wyglądała nieporządnie dla siebie i dla swoich najbliższych. Czyli powyciągane swetry, dziurawe t-shirty, stare dresy odpadają. Oczywiście nowe dresy, ładne dresy, bluzy, miękkie papućki, jeżeli takie coś lubisz, jak najbardziej. Przychodzisz do domu, ściągasz swój uniform i przebierasz się w wygodne, ale ładne rzeczy. Dobrze jest zrobić sobie taki test, to znaczy, jeżeli jesteś ubrana po domu i wiesz, że właśnie przyjechał kurier, albo sąsiadka przyszła pożyczyć cukier, albo musisz wyskoczyć na szybkie zakupy do warzywniaka pod blokiem, to czy wyjdziesz taki, jak jesteś ubrana? Jeżeli nie, bo wstyd by był, to znaczy, że należy tych ciuchów się pozbyć. Natomiast jeżeli stwierdzasz, że tak, no jestem w dresie, ale przecież tylko wyskoczę do warzywniaka, nie wszyscy muszą mnie widzieć na szpileczkach, to znaczy, że jakby to jest ok. Jesteś w roli osoby gotującej obiad dla rodziny i skończyła Ci się sól, idziesz do sklepu. I to jest ok. Będąc w dresie, w bluzie, w kolorowych, zabawnych, nie wiem, z myszką Miki, nawet jeżeli na co dzień jesteś bardzo, bardzo poważną panią dyrektor, no to w domu przecież możesz nosić myszkę Miki i możesz iść po sól do sklepu w tej myszce Miki. Natomiast nie możesz iść w dziurawej bluzie z myszką Miki do ludzi i dla siebie też nie. Druga sprawa to te panie, które spędzają czas w domu dużo tego czasu. I znowu rozgraniczę tę grupę na dwie. Przede wszystkim, pierwsza grupa to ta, która spędza czas w domu z dziećmi. No i teraz oczywiście te panie, które spędzają czas z dziećmi w domu, mogą im powiedzieć, no okej, ale wiesz, no tutaj to dziecko nakarmię, tu mu się uleje, tutaj mam trzylatka, która, nie wiem, farbkami się bawi, pak, pak i już mamusia ma brudne spodnie. I oczywiście ja się z tym jak najbardziej zgadzam, natomiast pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie wpaść w takie dziadostwo, to znaczy, żeby w tym domu, na przykład na urlopie macierzyńskim, czy jeżeli wychowujesz dzieci dłużej w domu, czyli nie tylko urlop macierzyński, żeby po prostu no, nie wyglądać tak niedbale, bo bardzo szybko można popaść w taką ciaprawość. Ja nie wiem, czy takie słowo w ogóle istnieje i osoby wrażliwe językowo na pewno zwrócą mi uwagę na to, jak czasami się zdarza. No ale nie popadajmy po prostu w taką właśnie, w taką niedbałość. Starajmy się nosić te rzeczy nowe. One mogą być na przykład bardzo tanie, ale niezniszczone. Pieszmy często. Ja wiem, że jak się w dresie po dywanie na kolanach za dzieckiem po prostu śmiga, to no to ten dres się przeciera na tych kolanach, te dżinsy się przecierają i oczywiście ubrania są po to, żeby się zużywać. Po prostu nie kupuj wtedy, w tym okresie, super drogich, znaczy nie inwestuj w te ubrania jakoś nadmiernie, tylko po prostu kupuj sobie takie tanie rzeczy, które będą dla Ciebie jakby do zniszczenia, ale nie chodź po prostu tak naprawdę, wiesz, byle jak. Tym bardziej, że prawdopodobnie jak masz jakieś dziecko, to też masz jakiegoś mężczyznę w domu, a jest jednak w większości przypadków tak się dzieje. No i myślisz, że cały rok macierzyńskiego twój mąż chce oglądać ciebie w brudnym, starym, powyciąganym dresie? Ja myślę, że nie. Myślę, że można by przeprowadzić taką sondę wśród mężczyzn. Jeżeli takowi nie oglądają, to dajcie znać w komentarzu, czy tak jest, czy tak nie jest. Ale wydaje mi się, że no, mało kto chce mieć przez rok po prostu kobietę, która zawsze stroiła się wchodząc do ludzi, a nagle przez ten rok macierzyńskiego po prostu tak no, beznadziejnie. Kolejna rzecz i tutaj myślę, najwięcej mogę podać konkretnych inspiracji, to te osoby, które pracują z domu, może jeszcze są, albo są w takiej fazie w życiu, kiedy po prostu nie pracują, zajmują się innymi rzeczami, ale niekoniecznie mają małe dzieci, które będą bardzo brudzić. Mogą mieć starsze dzieci, które dalej wychowują, albo pracują w domu. Czyli takie osoby, które są na pełen etat w domu z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy Wy widzicie tą muchę, która tu lata, ale ja ją widzę i strasznie mnie rozprasza. W każdym razie, jeżeli chodzi o te osoby, pamiętajcie jedna rzecz. Dopasowanie kolorystyczne w domu też powinno mieć znaczenie. Dopasowanie sylwetkowe w domu też powinno mieć znaczenie. W domu powinno być wygodnie. Zresztą PS, generalnie powinno być nam wygodnie, chyba że mamy jakieś obostrzenia dress code'owe do pracy, no to wtedy czasem trzeba wbić się w marynarę i szpileczki, które no nie zawsze są po prostu wygodne. Pamiętajcie o tym, żeby nigdy
nie przesadzać tylko i wyłącznie z tą niedbałością. Wygoda dla każdego znaczy coś innego. Można kupować sobie naprawdę bardzo seksowne, kobiece, piękne dresiki, bluzy, które są wytaliowane. Jeżeli jesteś w domu, noś rzeczy, które dalej są ładne, to znaczy dekolty, które podkreślają, jeżeli tutaj jest co podkreślać, jeżeli twoja sylwetka lubi dekolty, noś te dekolty. Przecież skoro jesteś w domu, to nie musisz zachowywać jakichś takich zasad przyzwoitości, tylko musisz czuć się dobrze i atrakcyjnie. Jeżeli chcesz być trochę zalotna, kupuj sobie sweterki i bluzy, które opadają na jedno ramię. Noś wygodne, miękkie tkaniny, oddychające. Wtedy, kiedy możesz pozwolić sobie na to, żeby wyglądać po prostu miękko i miło, ale dalej kobieco, to właśnie to rób. A najlepszą sytuacją jest taka sytuacja, która, powiem szczerze, ma miejsce w większości przypadków w moim życiu, to taka, kiedy ja mogę być przez cały dzień w tym samym ubraniu. To znaczy, kupuję sobie już takie dżinsy, w których jest mi wygodnie cały dzień, nie marzę o tym, żeby je zdjąć i przebrać w dresik, jak przychodzę do domu. Takie bluzki, w których po prostu jest mi też wygodnie, które mają porządne materiały, które mają oddychające materiały. Takie, że ja po prostu nie muszę się przebierać. Oczywiście, że wiadomo, że gdybym nagle chciała, nie wiem, coś kleić, malować, używać jakichś środków żrących, nie wiem, w łazience, to oczywiście, żebym się przebrała w jakieś rzeczy, żeby się nie poniszczyć. Oczywiście, że jeżeli gotuję, to zakładam fartuszek po prostu, który mnie ochroni przed chlapiącymi po prostu stekami tłuszczem, ale dalej jestem w tym samym ubraniu. I oczywiście można powiedzieć, że tak, no ale co, szkoda, no ale ubrania są użytkowe, one czasem się po prostu niszczą. To nie chodzi o to, żeby mieć jedną bluzkę przez 10 lat, chodzi o to, żeby w tej bluzce czuć się dobrze cały czas. Czyli podsumowując, w domu ma być ci miło, wygodnie, miękko i porządnie. Porządnie, czyli masz mieć po prostu niezniszczone ubrania. To jest dla mnie najważniejsze. W międzyczasie udało mi się przekazać Ci kilka takich inspiracji, które dla mnie mogą być domowymi. Oczywiście może nie zawsze z butami, chociaż są osoby, które chodzą w butach, są osoby, które chodzą w kapciach, wszystko zależy od przyzwyczajeń, wychowania i nie wiem, posiadanych dywanów, tudzież drogocennego drewna na podłodze, ale można oczywiście chodzić w butach w domu. Ważne, żeby one, jeżeli masz sąsiadów, to nie przeszkadzały stukaniem. Ważne, żeby nie, no były na tyle wygodne, żeby po prostu się w tym domu dobrze i miło poruszać. Więc pamiętaj, że w domu ma być luźno, miło, ale kobieco i pięknie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek i widzimy się następnym razem.